Siema, siema, jestem Rajon Jeepy, to jest kończnik z naszej serii sprawdzania map. Dziś na celowniku, jak zwykle to mówię, mapa, mała wieś, która wylądowała na portalach jakiś czas temu. Jest to wersja poprawkowa, specjalnie sobie zaktualizowałem, bo miałem starszą wersję i nagrałem w sumie pół odcinka na starej wersji, więc teraz mówię nie, pokażę najnowszą, żeby nie było, że pokazuję jakieś stare rzeczy. Update jest, więc trzeba pokazać, także słuchajcie. Mała wieś w wersji poprawkowej. I co ma autor do nam do powiedzenia? A ma taką ciekawą po prostu informację, więc przeczytam wam, ok? Witam, mam nadzieję, że ucieszę choć małe grono osób, które lubiło tę mapę, aczkolwiek nie potrafiło bądź nie miało czasu na naprawę gniota, który wyszedł jakiś czas temu. Uznałem, że skoro i tak wyszedł ten okropny konwert, to bardziej go nie spaskudzę. Życzę miłej gry, zrobiłem jak umiałem. No i są wymagane jeszcze młodziki, jeden właściwie od mleczarni, więc tak to wygląda cały background tej mapy. Wyszła gdzieś jakiś słaby konwert, ktoś to po prostu poprawił na tyle, je potrafił. No i mamy to dostępne, także za chwilkę wam pokażę. Widać, że dużo błędów w tej mapie jest, takich wizualnych. Sorki, zajmę tylko chwilkę. Przypominam tylko, że w linku w opisie macie stronę Instant Gaming, w której macie niesamowite promocje na wszystkie gierki, m.in. Farming Simulator, Construction Simulator czy Euro Truck Simulator. Gorąco zachęcam sobie po prostu wejść i sprawdzić, co to na was czeka, a są naprawdę, naprawdę fajne promocje. Przykładowo Premium Edition DFS 22 124 zł na ten moment, a kosztowało 244, także obniżka o prawie połowę kasy, więc no nie ma co ukrywać, sporo zaoszczędzicie kupując właśnie na stronie. Nie zwlekajcie, sprawdzajcie oferty i wracamy do odcinka. Ale nie przeszkadza sobie za bardzo w rozgrywce, prawdopodobnie nawet tego nie zobaczycie, on tego nie pokaże teraz. Także słuchajcie, przypomnę oczywiście standardowo, że na Twitchu streamujemy cały czas, od poniedziałku do piątku, 17.22, wpadajcie, link macie do Twitcha w opisie. Ponadto też pamiętajcie o tym, że w opisie, właśnie na samym, gdzie jest link do Twitcha, macie link do ankiety, w którym to możecie oddać głos na tę mapę. W sensie takim, że od 1 do 5 gwiazdek możecie ocenić tę mapę. Także zapraszam serdecznie, bo jest to też po prostu fajna forma wyrażania waszej opinii po tym filmie po prostu. Także słuchajcie. Jak wygląda mapka? No tak się wygląda, tak się prezentuje PDA. Troszkę słabo, że jest rozdzielone, to powinno być troszkę mniejsze, bardziej skompresowane. Jak tak patrzę na całe to PDA, mam wrażenie, że gdzieś to już widziałem, co nie? Więc spoczko. Coś mi się to kojarzy z tą mapą, nie? Ale już nie pamiętam co. Także słuchajcie, mamy wioskę, która tak właśnie wygląda. Są niektóre światła pozapalane w oknach w dzień. Powinno być pewnie na noc, ale chyba ktoś nie umie tego ustawić. Ale to, tak mówię, nie oceniam. Bardziej tylko mówię po prostu, jak to wygląda. No modele może nie są najlepszej jakości, ale na statyki myślę, że tak... A, tam już niechaj będą, nie? Więc okej, okay. To też taki lekkutki minus, uważam, za to, że tu można wejść sobie i tak się trochę też zaklinować nawet. Bo jeżeli gracz tu wpadnie, to koniec, nie wyjdzie stąd. No nie ma opcji, że stąd wyjdzie. Także, takie coś mi też rzuciło w oczy. Ale dobra, wychodzimy stąd. No i tu mamy też kolejne jakieś statyczne gospy i tak dalej. Fajne poletko między gospami, szanuję. I tu na przykład mamy też takie fajne gospo. Widać, że to jest jakieś trochę lepsze. To jest chyba coś z mod huba, tak mi się wydaje. No chyba tak. Gdzieś jakbym widział coś na mod hubie, możliwe. No coś tam jest. To jest środek zrobiony, nie? To się w ogóle otworzyć? Wiecie co? Może jakbym sobie zakupił to gospo. Tego zaraz gdzie ja jestem, nie? I na którym to jest terenie. O, matko. O, PDA oczywiście jest rozjechane, nie? Zaraz. Ja tutaj, tutaj. Więc to jest to. Okej. Okay. Tak, dobra. Da się to otworzyć jakoś? Nie da się niestety. No dobra, trudno, więc to jest jak w ramach statyka chyba zrobione. Okej, okay, są klekoty, jest spoko. Co zauważyłem? Nie ma tu bramy, tylko jest po prostu zrobiony płot, nie? I to jest chyba w ramach jako bramy. Takie, no statyk to statyk, no ale trochę można bramy zrobić, nie? Tym razem model naprawdę nie jest zły, bo zobaczcie, są okna pomodelowane, nie? Wiecie, to jest jakiś taki fajny statyczek. Nie wiem skąd się go kojarzę, kurczę, nie pamiętam już skąd, nie? No mniejsza. Mamy też teraz transformator, elegancko i drogę na pola, taką drogę polną. Ona jest chyba robiona na zasadzie tych takich starych, kiedyś modeli się używało, kojarzycie? No, więc to jest tak właśnie zrobiona. To jest fajna rzecz pod względem optymalizacji i dla młodych mapmakerów to polecam sobie ułożyć takie drogi, bo potem się można fajnie nauczyć tych splajnów, nie? Więc to jest rzecz też fajna dla świeżaków. Okej, okay. No gdzieś tam modele takie już kojarzymy. Długie, wąskie poletka. Znaczy, no to długie może nie są, ale są wąskie, więc jakby na mało wieś, to fajna sprawa, to jest takie coś się pobawić. No i mamy tu już wyjazd z małej wsi właśnie. Dalej, tutaj jest ruch uliczny rzucany, także spoczko, coś się dzieje. No i mamy biogazownię.
Biogazownia, tak. Ale tutaj jest biogazownia? Chyba tak nie do końca widzę żaden biogaz. Wszędzie są szyldy z biogazu, ale biogazu nie widzę. No, tu jest ta mleczarnia. O, właśnie, jest ta mleczarnia wymagana. Więc fajnie, ona jest tutaj oczywiście od Barta z ModHuba, także pozdrawiam Barta. Bart w porządku, modelarz, bardzo spoko człowiek. Jest piekarnia GS również i z tyłu coś mamy, czy tylko jest taki zajazd? A, jest, normalnie wysyp. No, więc fajnie. Malutka mapka, ale powiem, że coś sobie ma, jest taki lekki urok w niej, nie? W sensie, jak tutaj szukał coś mapki na singla, to naprawdę nie jest źle. Jeżeli komuś te estetyki nie przeszkadzają, to można grać. Co chciałem na przykład zauważyć tutaj ciekawego? Że słupy, które były postawione sobie, żeby po prostu mapę budować, zostały w tym miejscu nieusunięte. Więc jakimś hide objectem musicie sobie to usunąć, bo niestety tego się chyba nie da za bardzo jakoś inaczej. Chyba, że jest na PlayStable, ale wątpię. No nie, no komuś po prostu zostały modele i tyle. Także to też przydały się poprawki, jeżeli ktoś by już chciał na takie coś bawić się z tym. Ale okej. Tu jest widzę kolejna dróżka, która prowadzi tak nas przez tyły całych tych gospodarek. Fajna to jest sprawa. No i tutaj żdamy sobie do drogi głównej, na której się gdzieś zresztą witaliśmy. To może pójdźmy sobie w tą stronę, bo tam jeszcze jest wioska z drugiej strony, to najpierw tu zobaczymy co jest. I tu mamy chyba końcówkę mapy, zakończenie powinno być już, o, powinno być już dawno temu zakończenie. Ale nie ma, no więc w tym miejscu zakończenie mapy byłoby git. Są trochę większe paletka, są jakieś tutaj brzuski rosną. Mamy też słupy wysokiego napięcia oraz skarpę taką. Kojarzy ją, tą skarpę. No, paletka fajna, ale ten skarpa nawet fajny motyw, nie? Git to wygląda. Jestem ciekaw, czy to jest naprawdę konwers 19, że tak to kurczę jakoś nie każdej mapki, tak? Także ten mocno znał, a powinienem znać ją raczej, nie? Dobra, tu mamy kolejne statyki, akurat to jest taki prefab statyk gospy całej. Tu coś znajdziemy? Aha, tu mamy jeszcze Zeturka. Zeturek się znalazł. I tu mamy coś takiego jeszcze, okej, okay, spoko, z tyłu. Tu mamy też chatkę. O, wulkanizacja u Stasia. Wymiana opon, wymiana kół, serwis olejowy. Okej. No i tu mamy takie coś. Dobra. Tu to jest coś, że będzie? Myślę, że jakiś skup powinien być, myślę, na pewno, nie? Tu coś jest, jest dyskie. Jakiś sklepik jest tutaj. Tu powinno być coś napisane, na przykład promocje sklepów, ale mi się nie chciało szukać tekstury. Jajka na promocji, chleb za pół free. Dyski proste. Pod kapslem kot na free dyski zapraszam. Okej, okay, spoko, kurczę. jakie reklamy fajne. I tu jest fajny skup w ogóle, chciałem pochwalić. Mimo, że na starych modelach, bo widać, że to są stare modele z FS-ów, to skup sam w sobie wygląda naprawdę ciekawie. Zobaczcie, jest ogarnięty to nieźle, nie? Nie jest takie byle co. Tylko tu mamy buraczki, tu mamy gdzieś tam jakieś inne rzeczy. Tu są też buraczki, tu mamy pszeniczkę. I jakby tylko to zrobić w nowych teksturkach, to ten skup wygląda naprawdę bardzo nieźle i całkiem sobie nieźle radzi, jak widzicie, nie? Mamy rzeźnia, mała wieś, okej, okay, no zobaczcie, coś tutaj w miarę jest okej, okay, nie? Zrobić tylko, wiecie, jakiś remaster tych budynków i można naprawdę to zrobić spokojną, spokojnie fajną mapkę z tego. Także jest okej, okay, jest okej, okay. No i tu jest zakończenie, tego takie też wiemy jakie. Tu już widziałem drogę właśnie i na tej drodze coś tu znajdziemy, czy nie znajdziemy tu nic? Chyba tylko to jest na jakieś pola, okej, okay, tutaj. No i tyle. Zakończenie ogólnie samo w sobie jest nawet spoko. To tam z tyłu mi się nawet podoba. Troszkę gdzieś tam drzewek narobanych, czy tak chyba klasycznie zakończenie map z drzew. Ale też fajnie, że nie jest taka, wiecie, ściana drzewa, tylko co, takie plainy, tylko to gdzieś tam w tle. Więc to na pewno na plus, bo na przykład ja mam wrażenie, że tam faktycznie jakiś las jest, nie? Także, okej, okay, no wszędzie trzeba dookoła, tak klasyczne zakończenie mapki. Nie wiem, czy jest sens jeszcze ją tutaj pokazywać. Mapa, jak widzicie, mała, bo to mała wieś, więc tyle też mały filmik z tego po prostu będzie, nie? Jest potencjał, jeżeli ktoś by chciał remasterować to i autor się pierwotnie zgodzi, to myślę, że naprawdę tutaj może coś z tej mapki jeszcze wydusić, nie? Także jakiś tam młody mapmaker uczący się modelowania tutaj by się przydał. Niechaj to będzie jego poligon doświadczalny, bo naprawdę tutaj coś można porobić, nie? Nie, jest potencjał. Szczerze mówiąc, wam powiem tak naprawdę od siebie. Myślałem, że jak pobiorę tę mapę, to będzie odcinek taki typu zapchaj dziura na kanale i że będzie średnia, ale tak sobie sprawdzam i wam powiem, że tutaj drzemie potencjał, nie? Nie jest taka najgorszy sort mapki, nie? Myślałem, że będzie wiele gorzej, a jest nawet okej. Okay. Kilka błędów do poprawki i modele i mapa jak najbardziej fajna by była, nie? Gdzieś tam wiecie, na singla, serijkę singla możemy na tej mapce zrobić, nie? Także słuchajcie.
tyle ode mnie. Macie linka do ankiety w opisie. Wpadajcie tam, głosujcie. Ja spadam. Dzięki za ten odcinek. Widzimy się w kolejnych sprawdzonych map. Piszcie też swoje może jakieś pomysły na mapy. A może wy macie jakieś mapy, które sami tworzycie i jeszcze na przykład nie wiecie co o nich, czy są one ok, czy nie są ok. To możecie mi podesłać na maila zawsze i powiedzieć, że jak chcesz nagrać odcinek, sprawdź, zobacz, zbiorę feedback i będę wiedzieć, co zrobić przed wydaniem, nie? Także też to możemy takie coś zrobić. Mapy niewydane na przykład, nie? O, seria mapy niewydane na przykład. I tam wysyłacie mi swoje mapy, które będą za niedługo mogły mieć premierę, nie? Dobra, tyle. Dziękuję za uwagę, do kolejnego odcinku, trzymajcie się, na cześć, pozdro, na razie, pa, pa.